wbijamy w te sreberki. Jak świstaki. Tak, tak jest. Musisz się dziać. No słuchajcie, świstak siedzi i zawija w te sreberka. Jest część już rzeczy popakowanych i teraz pójdzie to wszystko w koperty. No i do Was do wysyłki, także pewnie za niedługo dotrze. I pamiętajcie, że rytuał robimy razem. Czyli dam znać, kiedy, jak już wszystkim podocierają pakieciki. Hej, jest już długo po świętach, ale przychodzę do Was z prezentami, które dostałam. Może zacznijmy od takiego największego. To jest onesie, który jest uszatą myszką, królisiem. Ma takie ładne kieszonki z miśkami i jest w chmurki, także na zimne, chłodne wieczory będzie jak znalazł. To już sobie wyrzucę i już przechodzę dalej. Dostałam próbkę Focus. Czekajcie. Dam, 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 dam. O, proszę bardzo, dostałam próbkę tagę z kremę. Będę się pytała, co to jest. Mam Lacoste body cream perfumowany. Dosyć fajna sprawa. CC cream próbkę. Także dosyć fajna rzecz. Tutaj 7 w jednym. Lekkie jak piórko, ale co? Przeciwzmarszczkowe coś, dobra. I dalej mamy próbkę też CC creamu, z czego jestem bardzo zadowolona, bo sobie po prostu wypróbuję. Z firmy Hugo Bossa też body lotion. I trzeci CC cream. Jak się będzie sprawdzało, to będzie fajnie, bo będzie można sobie tenże używać. Bardzo dobry fluid, ciało i twarz, bardzo go lubię. Tutaj żel do mycia facjaty, facjal. Regenerujący krem, olej. Ten bardzo lubię, na noc krem, bo już go też miałam. I 14 dni zmarszczki likwiduje. Jakbym się pojawiła po 2 tygodniach z wyjątkowo niezmarszczoną twarzą, to to będzie jego przyczyna. I tu mamy też ten 7-dniówkę, też na noc krem. Także to dostałam w pakiecie. Mówimy o rodzinnych prezentach. Teraz sowę, którą można użyć do wieszania kolczyków albo innych wisiorków. Taka bardzo fajna. Jeszcze jest CC cream, już nie próbka. O, widzicie, to bym przegapiła. Tutaj świecznik, który będzie mi pasował do mojego prawie identycznego, tylko z białym brokatem, a tu będę miała czarny brokat, czyli Linian. Ten, jak mu się tam nazywa, Bóg i Bogini, wiecie, czarne, białe, męskie, żeńskie połączenie, to nawet na ołtarz się przyda, bardzo fajna rzecz. Ręcznie robione cusik, dostałam od chyba Agatki Świdzińskiej, to przyszło. Mam jeszcze karteczki od Was, tutaj ta jest z pentagramem, znaczy patrzę, że gwiazdka, ale wygląda jak pentagram, także to na pewno. Haribo, kubek jednorożcowy przecudnej urody, proszę bardzo, jaki radosny jednorożec, tutaj happy, oczywiście, że happy, jak jest jednorożcem, to musi być happy. Dostałam Haribo, złote misie. Tutaj to jest co innego, co Wam chcę pokazać, a to za momencik. Tutaj mamy taką poduchę, która nie widać, że jest pełna brokatu tutaj w kamerze. O, teraz trochę widać. No, w każdym razie pełna brokatu poducha. Bardzo wygodna, bo już na niej spałam. Dostałam knigę do przeczytania, Kirkę. Daj się jej oczarować. Książka jest
no, że wśród bogów i ona nie wie, kim jest, i zobaczymy, jak to będzie. Tak, możecie sobie przeczytać, jakby wam się chciało zastopować. O czym jest książka, proszę bardzo. Ja już sobie to czytałam. Dostałam bardzo fajny notes, on jest materiałowy, na spirali, w linie. No naprawdę ładny, ładnie wygląda. Widzę, że bardzo pięknie kolory są pokazane w kamerę. Z Paper Mate, dobrze to czytam, dobrze to czytam, dobrze to czytam. No taki antyczny, piękny. I on ma lekko żółte kartki, złote brzegi. Nie ma kieszonki, ale Paper Blanks mają, Paper Made nie mają. No ale jest właśnie w tym stylu i najlepszym gatunku. Obwiązałam se kokardką, bo mi się podoba kokardka też. O co? No i oprócz tego, tak patrzę, wszystko? Wszystko chyba. To jak wiecie, no w tym Białymstoku byłam i sobie przytargałam do wklejania. Opuszczę białowieski folder. Muzyka cerkiewna, ale jest cerkiew, więc też se mogę wkleić. Tu mam folder, z którego mogę sporo powycinać. Ale nie zrobię tego, tylko to umieszczę w tym, bo patrzę, że jest świetny ten folder. No to chyba będę musiała niestety drugi sobie stargnąć kiedyś. Tu folderzyk i dwa magnesy. O, słuchajcie. Dwa magnesy. Nie, to od bombki coś znalazłam chyba. Gdzie jest hajnówka? Tutaj. Kościół, cerkiew, kolejka. I ta cerkiew, takie trochę 3D ten magnes. Może nie jest to idealnie wierne przedstawienie tejże cerkwi, ale powiem, że magnes mi się podoba. Także takie rzeczy zdobyczne zaistniały w ostatnim czasie, łącznie właśnie z czym? Z prezentami. O. Hej moi kochani, dzisiaj była u mnie Iskierka z Natalką i przywiozły mi prezent. Natalka, przepraszam, podobno wszystko wybierała. Mam bandę długopisów. Mam jeden taki poważny profesorski długopis. Wszystko są podobno zmazywalne, więc idealne. Mam drugi taki mniej poważny już z takimi kwiateczkami i to są zwierzęce łapki. O, zwierzęce łapki to są. Jakbyście widzieli. Tutaj mam taki z jednorożcem, proszę bardzo, jednorożcowy. Drugi też mam z jednorożcem, no i tutaj taki typowy jednorożec gumowy, no, bardzo fajny. Natalka wybrała niebieską świecę, bo w gwiazdki, w pentagramy. Mam też przecudną świecę jednorożcową i niestety ciężko ją będzie spalić, ale myślę, że jakiś rytuał dla grupy zrobimy, to czemu nie? Takie pyszne cukierasy dostałam, których już zostało tyle, ile zostało, trudno. Maseczkę jednorożca, jak ją będę robiła, to na pewno wam nagram, także słuchajcie, będzie warto. Naklejki z jednorożcami, proszę bardzo. Jedna paka. Działaj, tutaj druga paka jednorożców, gwiazdeczki przeurocze i cała paka takich jednorożców tutaj od naklejek, proszę bardzo, tak one wyglądają. O, takie mam paki naklejkowe, dwa piękne zeszyty action. Po prostu tęcza, brokat, cydr i wiadro wazeliny. Takie śliczne washi tape, chusteczki z jednorożcem. Gwiazdkę z cekinami, które się przesuwają, są turkusowe i srebrne, albo, albo. Takiego kotorożca, dwa w jednym, bo nie mogły wybrać, czy kota, czy jednorożca, i kotorożec wyszedł. Oraz zakładkę 3D do książek z jednorożcem biegnącym. Oprócz tego tutaj mam na kolanie, bo ciężko było
mi to rozłożyć. Taka torba, nie chcę jej spalić tutaj, z pentagramem gwiazdką, z bardzo takiego fajnego, błyszczącego materiału, na świetnej podszewce. Uszy cała materiałowa, więc tak naprawdę bardzo lekka i wygodna. Taka torebka jest super cudniasta. A od siostry dostałam jednorożca, który po załadowaniu w niego bakteryjek świeci, błyszczy i dzwoni. Proszę bardzo, jaki superasty jest, insta-friendly. Kochani, w tym domu od X czasu panuje siwy dym Niemcy na motorach i tylko zawijanie w te sreberka Zoe właśnie tutaj. Sreberka zawija dalej. Okej, dobra, także w każdym razie nie vlogowałam dużo, bo nic nie robiłyśmy, tylko coś zawijałyśmy. No. Jak świstaki. No, naprawdę. Hej moi kochani, jest w sumie 14, jest bardzo ciemno. My właśnie wybieramy się do mamy na obiad, na kaczkę, a potem jedziemy do Helenki, zobaczymy, co tam u Helenki słychać. Zawiozę jej przy okazji kalendarz i zestaw solny. Tak, praca w re, nie było odpoczynku, wczoraj bardzo pracowity Sylwester z wami, ale myślę, że konstruktywny. Życzenia nowego roku. Z ciastem i szampanem. Cześć, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Już powinniście być przyzwyczajeni, że wiecznie was witam z samochodu. W sumie jest to jedyne takie słuszne miejsce, gdzie można postawić aparat i sobie
mogę do Was porozmawiać nieco. I trzymając go w ręku, sam się trzymam. Bardzo słusznie. Poczekajcie, sobie Was troszkę przestawię. W ten sposób. Powiem Wam tak, że Sylwester upłynął bardzo miło, bo myśmy siedzieli wszyscy razem na czacie. Czyli była cała masa jednorożców, więc było bardzo fajnie. Potem krótkie spanie, programik, do mamy na kaczkę i szampana. Nie piłam, dlatego mogę jechać. I co? I teraz jedziemy do naszej Heleny. Jadę jej zawieźć kalendarz i sól i idziemy się przywitać. Także, a Zoi się wita? Nie było widać tej ręki, ale... Wita się wita, dzień dobry. No, takie tam. Także lecimy sobie razem. Ostatni dzień wolności. Jutro zaczyna się już praca, szkoła. Normalna rzeczywistość. Jest fajna, bo pracowita. Patrzę, są piękne chmury. Trochę słońca, trochę jakieś nisko. Rewelacyjnie to wygląda. Pokażę Wam. Super, nie? Naprawdę. Czasem przyroda, jak tak popada deszczyk, potrafi być bardzo, bardzo ładna. No, także może coś jeszcze nagramy u Helenki. Zobaczymy. Ale w każdym razie spotkanie jednorożców w ciągu dalszym. Zobaczcie, są te takie lusterka, które vlogerki używają do malowania się, jest podświetlane za bardzo przyzwoitą cenę. Bardzo, bardzo. No i wpadliśmy w miejsce, które pochłania mnie zazwyczaj strasznie, bo zobaczcie, jakie są notesy zeszyty, jakby ktoś chciał. Matka, jaki wielki. Ten, linia, kratka na 8 zł. W Biedronce po 16 były. Także naprawdę tutaj można. Bardzo dużo i dzielone na sekcje, na przykład takie duże, ewentualnie z tych notesów, które ja uwielbiam, ale już ich mam sporo, to nie biorę nawet. One są bardzo ładne. Może będą jakieś nowe. O, coś nowego jest. O, coś nowego jest. Niedobrze. Idę się przyglądać dalej. Witajcie moi kochani, jak widzieliście, ja chwilę byłam w Akszonie, w Kiku i w różnych innych miejscach chińczykowatych. No to pokażę Wam, jakie zakupy poczyniłam. Na pierwszy ogień idzie łapacz do nawigacji, dlatego że zawsze używałam TomToma, ale teraz już mam mało aktywny. W telefonie te mapy są naprawdę znacznie lepsze, nauczyłam się obsługiwać, tadam. To mówię, dobra, nie będę trzymała na kolanach. Będzie stojaczek i kijaszek. W Biedronce kupiłam nożyczki, ze względu na to, że są ładne, a w kuchni zawsze się przydadzą. Mam, jak to się nazywa? Tetrytki mam. Stare tetrytki do kabli, bo ja jestem organizer kablowy straszny, a na razie mam kable na frotki, więc będziemy urzeczywistniać lepszą rzeczywistość. Słuchajcie, za 4 zł lista to do, wygięta, bo wygięta, ale była najładniejsza, wyprostuje się. Normalnie to są no, od 16 do 25, czy w TK Maxie, czy gdzieś to inaczej nie ma, więc 4,50 chyba kosztowało. Bardzo fajna sprawa. Taśma do klejenia kopert i paczek, to mi się przyda na pewno. Idziemy dalej, idziemy do teczki na dokumenty. Ładna, niedroga, taka od gruba, także bardzo fajnie. W Biedronce
na przecenie sztruksik i taki gobelinowy, tutaj z tej strony, a to sztruksik będzie się nawet dobrze spało ze względu na to, że to nie jest jakieś takie foliowate, bo takie też miałam, to niesympatyczne. Za 7,50 chyba ta na poduszkę. Były bardzo ładne notesy, a kot oczywiście, nie, kot musi być, bo to by nie byłby hol z podłogi, bo to kot musi być. Też taki notes dosyć gruby w Action, ładny, taka płócienna odprawka w kropki. Do prezentów takie kartki, powiedziałabym, już gotowe. Dużo brokatu, dużo się świeci, błyszczy. Też można papier wykorzystać, z tym, że niekoniecznie w ten sposób, ale na przykład można na środku nakleić zaklęcie, a cała reszta jest ładną obramówką, także tak sobie pomyślałam. Ścierka, bo była za 2 zł, a jest duża. W Kiku naklejki, jakieś 4 zł. Dziunia! Jakieś 4 zł, no i oczywiście jednorożce być muszą. Zwyczajną taką basicową koszulkę z dużym dekoltem granatową. Była poskładana. Czekajcie sekundkę. Macie na Franka widok. Ja tu sobie rozłożę. Najzwyczajniejsza na świecie do jeansów będzie w sam raz akurat. Trochę tu widzę jaśniejsza, to jest taki dosyć ciemny granat. Tu była naklejka. W kamerze widać, na żywo nie. Ha, dobra, ok, kamera wychwytuje. Spodnie do ćwiczeń, od razu ostrzegam, nie po to, żeby ćwiczyć, tylko po to, żeby wygodnie chodzić po domu, z takim szerokim pasem, nie będą z brzuchola spadać. Zobaczymy, czy to się nada do podkładki do wieczorów i poranków z wróżką. Oprócz tego na przecenie 25 zł kocyś, który jest kocysiem granatowym. Ja mam w zasadzie same jasne, ale ten mnie urzekł, bo ma brokat. Zobaczcie to. To jest backstage nagrywania filmu. O, proszę bardzo, backstage jest taki. I słuchajcie, wykrzenie były kapy na łóżko. Cudowna. Cudowna i powiem szczerze, były takie, były bardziej żółte i niebieskie, ale chyba ten wzór był najładniejszy. I one kosztowały 35? Jakoś tak. 2 na 2,20, czyli na duże łóżko i po prostu jest kapowaty, tak? Czyli nie jest kocem. No zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. No, takie rzeczy kupiłam. Idę to teraz rozłożyć i jakoś pomyśleć, gdzie i co. No. Zobaczcie, moi kochani, jaka jest piękna, cudna, rewelacyjna pogoda. No naprawdę, słońce, trochę odwilż, trochę leży śnieg. Czyż to nie jest piękne i ładne? Mówię, jedziemy do Katarzyny z Bławatkiem. Mówię, pokażę Wam kawałek przecudnej drogi. Złapię ostrość na siebie. O. A my tutaj jedziemy, jak zwykle, ten vlog będzie vlogiem z kolejnych tras. Przebitki tylko w aucie, wtedy, kiedy jest czas na nagrywanie. W każdym razie jedziemy do Katarzyny. Chciałam Wam pokazać taką piękną pogodę, naprawdę ładnie to wygląda. Jedziemy odpocząć, wychillautować przed już działaniem wszelkiego rodzaju sposobów podbicia wszechświata. Tak to jest. Także pewnie się jeszcze nie odezwę, dlatego że no może kota Bonifaca pokażę, bo Bonifac jest kotem cudnym. Ale będziemy siedzieć, pić kawy, herbatki i chilloutować. Jutro niedziela, dzisiaj sobota. Jutro pełno pracy, pełno rzeczy do zrobienia. Już tam trzeba pudła poustawiać, to tam, tu szaliki, tam coś tam. Wiecie, takie różne techniczne rzeczy. Także na pewno coś tam Wam pokażę. A dzisiaj po prostu chciałam się przywitać i pokazać te piękne, to piękne niebo, bo naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby przy małym mrozie, jeszcze ten śnieg widać i leży, tak piękna pogoda zaistniała. O, pięknie. Tam potem jest taki ładny kościół, super. Ale tak jest ładnie, wreszcie tak, wiesz, wesoło się zrobiło. Ale aż ci chce wejść na spacer gdzieś tam, nie? Bo jak jest taki pochmurny świat, to tak patrzysz, nie wierzysz z własnym oczom leżeć w domu. A tak, tylko po prostu cudownie. Poczekaj, jeszcze bo tam ten kościół będzie po tamtej stronie, tak na górce, może być go fajnie widać, bo nie ma krzaczorów. On nie jest duży, tylko wygląda jakby był molochem, bo aha, jest... Na pół, no. 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 No.
chciałabym to zakończyć, nie? No. Ale masz. O, zobacz. Super, nie? Koniec świata, kościół filmuję. No! Cerkwy, kościoły. Cóż po nas zostanie? Stare budynki. I pentagramy. I pentagramy. Super jest. Ta plebania to ma 1000 lat, nie? No. Jest po prostu... Ale niesamowite są te budynki, naprawdę. Och.